Otwarty dostęp do biblioteki to przede wszystkim, tak, jakieś łatwość dostępu do materiałów, czyli no głównie tutaj biblioteka, tak, uniwersytecka. Można te treści cytować, można wypożyczyć je ze sobą, zabrać do domu, nie wiem, wykorzystać na zajęcia. Treści jest utrudniony, nie zawsze jest dostępność. Trudność jest z pożyczeniem, bo jest mało egzemplarzy. Myślę, że otwarty dostęp jest dobrym wyborem. Zamiast jechać po jednej bibliotece, której jest książka, powiedzmy, jedna w Polsce, można zdobyć ją przynajmniej w internecie. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Powinien być dostęp otwarty, dla każdego dostępny. Żeby odnieść się do tego, czy otwarty dostęp jest atrakcyjny, czy jest zagrożeniem, czy jest korzyścią, prawdopodobnie trzeba by dokonać kalkulacji kosztów i jasno powiedzieć, co się traci, za ile się nie sprzedaje, a oddaje w otwartym dostępie, ale należałoby położyć też do porachowania wartości dodane. Zwiększenie liczby punktów, wzrost liczby cytowań, no to są te wartości właśnie dodane. One się przenoszą później na ocenę, parametryzację uczelni. To, że mówi się, że w internecie jest dużo śmieci, jest wiedza nierzetelna, że właśnie trudno ją sprawdzić, to nieprawda. Od tego jest open access i od tego są repozytoria uczelniane, od tego są bazy wiedzy naukowej, żeby właśnie ją rozprzestrzeniać. Na pewno wszystkie moje prace pojawią się w bazach wiedzy naukowej, na pewno w open accessie, na pewno z konkretnym określeniem praw autorskich, które są też łatwo dostępne i wiadomo, jak z nich korzystać. Nie mam żadnych obaw przed publikowaniem i nie mam żadnych też trudności w rozmowie ani ze studentami, ani z kolegami naukowcami w tym, jak ich przekonać do tego, że warto. Na pewno warto.